Cześć, jestem Kaczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj w okiem Karczmarza zajmiemy się recenzją kolejnego RPG-owego poderka, a mianowicie Ulicę Śmierci, survivalowa gra o zombie. Na wstępie dziękuję Jarkowi Bombie, autorowi tego systemu za egzemplarz recenzencki i dziękuję również za jeden dodatkowy, który trafi do Was, szanowni widzowie, w ramach jakiegoś konkursu, który na dniach zorganizuję na fejsie, także trzymajcie rękę na pulsie, a tymczasem przejdźmy do tego, o czym są ulice śmierci. Pierwsze skojarzenie no, to jest pierwsze moje skojarzenie. Survivalowa gra o zombie. Natychmiast daje temu systemowi podświadomie łatkę pod tytułem kurcze, To jest takie Left for Dead tylko dla rpg więc potrzebuję piły łańcuchowej, minigana, kilku granatów, kilku koktajli mołotowa, jakąś strzelbę i karabin maszynowy i wjeżdżam na miasto. I przyznam się, ja padłem natychmiast ofiarą tego stereotypu. Jak bardzo szybko się przekonałem, nie do końca to było słuszne stwierdzenie. Generalnie, Ulice Śmierci to jest, ja sobie zacząłem tak nazywać ostatnio, takie kieszonkowe RPG. Ten podręcznik, co prawda, ma 82 strony, ale jeżeli wyrzucimy wstęp i wyrzucimy dosyć obszerną przygodę, która nomen omen na końcu wprowadza jeszcze, daje możliwość grania łowcami zombie, to to zostaje tego materiału, mechaniki na jakieś 50 stron. To znaczy, że jesteśmy w stanie w ciągu jednego posiedzenia przeczytać i zrozumieć zasady i tak, żeby je wprowadzić w życie i przetestować, no oczywiście potrzebujemy trochę praktyki, ale jest to kolejny system, który możemy usiąść, nie planować specjalnie dużo i powiedzieć, chłopaki, dziewczyny, siadamy i tłuczemy się z zombie. Ulica Śmierci to świat po apokalipsie. Apokalipsie zombie, więc wszędzie mózg chodzi, chodzi, włóczy się, wyje, zjada wszystko, co żywe, fajne. Takie klimaty, które no, są trochę horrorowe, powiedziałbym, ale trochę też w gatunku gore. I generalnie trzeba znaleźć ten element, że tak powiem, złotego środka. Co do założeń, to trudno tu cokolwiek więcej dodać. Świat jest po apokalipsie, więc jest niewielka grupa ludzi, którzy przeżyli i tak naprawdę. Ich rolą na dzisiaj jest to, żeby przetrwać z dnia na dzień, żeby zbierać zapasy, żeby unikać hord nieumarłych, żeby nie stać się po prostu chodzącym trupem. No, filozofii tutaj za dużo nie ma, nie ma o czym mówić, ale to ustawia nas w bardzo ciekawym settingu, który, jeżeli się zastanowicie chociaż przez półtorej minuty, to przyjdą do Was scenariusze, które są fantastyczne. The Last of Us, Walking Dead cała masa filmów o zombie, które nie są systemem gore tylko po prostu są historią o tych, którzy przetrwali o tych, którzy podejmują moralnie trudne decyzje w którym poświęcenie jest czymś zupełnie naturalnym w którym przetrwanie determinuje ruchy naszych bohaterów. Czasami zmusza do podejmowania cholernie trudnych i niewygodnych decyzji w imię lepszego, wyższego dobra. Oczywiście, Jarek korzystał ze wszystkich możliwych i ciekawych rozwiązań, które się pojawiają w filmach o zombie. Czyli mamy standardową sytuację, że jest apokalipsa, że są zarażeni, jest to infekcja, więc jeżeli truposz nas użre, no to jesteśmy zainfekowani i stajemy się za chwilę truposzem. Jeżeli zginiemy, no to wirus stawia nas na nogi i zamienia w bezmózgiego zombie, którego jedynym celem jest łażenie bezsensowne po ulicach i mordowanie tych, którzy jeszcze zombie nie są. Ale na kanwie tych wydawałoby się bardzo prostych patentów, naprawdę można stworzyć świetną historię, bo jak sobie przypomnę choćby historię Walking Dead od Tale Tales, taka gierka, nie wiem czy Tale Tales już przypadkiem nie padło, historia opowiadana do tej pory mam gdzieś ją z tyłu głowy, jeżeli miałbym siąść do ulic śmierci i miałbym poprowadzić sesję to właśnie w takim klimacie, moralnie trudnych decyzji, elementów, w których musimy rezygnować z tego, z tych, których kochamy, albo patrzeć na to, co się z nimi dzieje, albo... Kurde, w akcie łaski po prostu odbierać im życie, żeby nie stali się tym, z czym walczymy. Jest jeszcze jeden aspekt, który fajnie można wykorzystać w tej grze, ponieważ świat o zombie to nie jest świat tylko o zombie. Pamiętajmy o tym: takich ocalałych jak my jest więcej. a nie jeden autor i historia naszej cywilizacji wskazała, że największymi potworami jesteśmy my. Jak chcecie, możecie zombiaków trzymać za murem, mogą być elementem tła, a wy poprowadzicie głęboką, ciężką, trudną sesję opartą o relacje międzyludzkie i bestialstwo, egoizm, walkę o przeżycie, wybór mniejszego zła. Kurde, to naprawdę ma potencjał. I uważam, że właśnie Jarek przygotował system, który wspiera takie rozwiązania. Chcecie grać gorę, chcecie latać z miniganem i po prostu... no krzyżyki stawiać za każdego truposza, którego wykończycie, możecie. Ale bomba bombową rzecz zrobił. dał możliwość takim ludziom, jak ja również zagrać w ten system na zasadach, gdzie zombie stają się elementem kluczowym, ale tłem, bo najważniejszymi elementami będą żywoty i przygody poszczególnych bohaterów. I teraz przejdźmy do prostego omówienia mechaniki. Ponieważ Ulica Śmierci traktuje jako kieszonkowego RPG, to mamy do czynienia z bardzo prostą mechaniką, z niewielką objętością, co powoduje, że olbrzymim atutem takiego RPG jest to, że możemy w bardzo krótkim czasie usiąść i zagrać. Mistrz gry przeczyta, pozna um, mechanikę, która jest naprawdę prosta i łatwa i skupiona faktycznie na elementach survivalowych, czyli mamy cechy, mamy Racje żywności, racje wody, które nam odnawiają naszą wytrzymałość, mamy punkty wytrzymałości i uwaga, to jest bardzo fajny element. Nie rzucamy kośćmi jako takimi przy testach, tylko mamy pulę punktów akcji, którą po prostu losujemy. I dzięki wylosowanym liczbom w pulach A akcji wykorzystujemy po prostu to w ramach testów. Co trochę tak, jak kiedyś, żeby teoretycznie uprościć i przyspieszyć i w innych systemach kostkowych rzuty kością przy walkach, i tak dalej. Było coś takiego, że można było na przykład rzucić serię 10 rzutów, na przykład K10, zapisać je na kartce i gracz, zamiast rzucać za każdym razem, kiedy misz gry jego, poprosi o to, skreślał sobie bam bam bam, pojedynczą cyferkę, aż wypełnił, aż wykorzystał całą pulę. No tu w przypadku ulic śmierci punkty akcji decydują o tym, czy wasza postać jest w stanie coś zrobić. Brak tych punktów akcji powoduje, że postać staje się właściwie bezbronna i musi odpocząć żeby znowu naładować baterii, żeby znowu nabrać punktów akcji, które może wykorzystać na działania w świecie, które jest cholernie brutalny i niebezpieczne. W samym poderku znajdziecie całą masę różnych informacji, ale co ciekawe, bo to jest objętość. Pamiętajcie o tym, że mówimy o kieszonkowym RP-szku. No mówimy o tym, że tam jest 50 stron tak naprawdę na mechanikę. No, zakładając, że poderki mają po 300-400 stron, no to, to te 50 to naprawdę wymaga od autora przemyślanego wrzucenia informacji, tak żeby przekazać to, co niezbędne i to, co fajnie byłoby zawrzeć w podręczniku. I tu akurat Jarkowi się udało parę rzeczy wepchnąć. Po pierwsze, bardzo fajny i prosty system generowania miasta. Lokacji, czyli są główne lokacje, na przykład, nie wiem, posterunek policji, jest, nie wiem, szkoła. I jest jakiś łącznik, czyli ulica. Tam jest parę tabelek, które mogą wam wylosować różnego rodzaju przeszkody, itd., itd. Bardzo fajna, prosta rzecz, która pozwala wam od ręki stworzyć tło i miejsce akcji do Waszej przygody, którą wymyślacie tak. W naprawdę w 30 sekund. Oczywiście gramy z zwyczajnymi bohaterami, zwyczajnymi ludźmi, którzy no, muszą sobie poradzić w tym świecie i wcale nie mają łatwo. Bo autor przygotował całą menażerię zombiaków, więc jeśli myślicie, że spotkacie tylko i wyłącznie tych yyy", chodzących i wołających mózg, to się mylicie, bo tutaj jest chyba z 6 czy siedem, czy nawet więcej, a, różnego typu zombi, które charakteryzują się różnymi rzeczami i niektóre szybko biegają, niektóre są niezwykle silne, tutaj trochę takie widzę nawiązanie do rezydenta, bo Kości zamieniają się w jakieś haki, no takie trochę no rezydentowe mi tu pojechało rezydentem, także jest sporo takich różnych e, niemiluchów, których spotkamy po prostu na drodze. Co fajne, udało się na tych 50 stronach zebrać taki mini rozdział dla MG z poradami, co zrobić, z pomysłami na przygody. No, świetne, naprawdę rewelacyjne, bo dzięki temu ten poderek jest kompletny. Ta mechanika jest prosta, dzięki temu jest łatwa do realizacji, tworzenie postaci robi się naprawdę piorunem i tak naprawdę siadacie z kumplami, z koleżankami w mieszanym towarzystwie, jak chcecie, siadacie i gracie. Koniec historii. Macie ochotę na zombie, macie ochotę na świeży mużczyk. bierzecie ulicę śmierci i jedziecie z koksem. Podsumowując, ulica śmierci to kieszonkowe RPG do przygotowania w jeden dzień do zapoznania się z prostą mechaniką stworzenia postaci od ręki i uruchomienia przygody w klimacie, który wam się podoba. Autor zostawił wam sporo przestrzeni, żebyście mogli sobie sami ją wypełnić, a przy okazji pokazał, że na 50 stronach można zamieścić sporo treści, dzięki której możecie poprowadzić pełną, normalną sesję rpg w klimacie apokalipsy zombie. Dzięki piękne za wysłuchanie. Jeżeli lubicie tego typu materiały recenzenckie, zapraszam do zostawienia łapki, do zostawienia komentarza, do wbicia suba, do zaznaczenia tego dzwonka, wbijcie na Discorda, na Facebooka, na grupę. Jest sporo miejsc, w którym możemy tworzyć wspólnie społeczność. Dzięki piękne. Oby nam się!